jak oceniasz występ Roxany? Bardzo dobrze oceniam jej występ. Świetnie sobie dała radę, szczególnie jako młoda dziewczynka, wiesz, pokonać stres i presję i przede wszystkim tę odpowiedzialność reprezentowania Polski. To jest dla dorosłej osoby, wiesz, wyzwanie, a co dopiero dla dziecka, które operuje głosem, a pamiętajmy, że stres głównie jakby zaciska gardło, więc wokaliści mają podwójnie ciężką robotę, bo przecież to gardło muszą otworzyć i wydać z siebie piękne dźwięki, więc no, dała bardzo, bardzo dobrze radę. A myślisz, że Roxana zbuduje podobną karierę jak ty, bo ty też od najmłodszych lat zaczynałaś i to wszystko się rozwijało, czy kiedyś tam może przepaść, jak wróżysz jej karierę? Może tak, może tak. Nie wiem, no. Wszystko zależy jakby od Roxany, ale przede wszystkim, jak wiemy, Polska jest bardzo złakniona charyzmatycznych ludzi, bo tutaj jest wszyscy przez to, że każdy się boi oceniania i żyje w tym więzieniu, co inny pomyśli, to jak się pojawia jakaś taka barwna postać, to z jednej strony jest hejtowana, z drugiej strony każdy jest złakniony i pazerny tych nowych twarzy, które są, mają odwagę być sobą. Więc żeby przedłużyć swoje 5 minut do 20 lat, tak jak w moim przypadku, to jednak talent musi iść w parze z barwną osobowością, z charyzmą, z odwagą, jakby, wiesz, mówieniu i robieniu to, co się uważa i myśli, bo zahukać bardzo łatwo artystę, bo artyści są bardzo wrażliwi i jednak to gdzieś tam wszystkich dotyka, a mimo to muszą twardo stąpać po ziemi, nie przede wszystkim po scenie.